Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w nowym vlogu. I tam będziecie słyszeć mojego królewicza. No już jestem, już jestem, już jestem. Będziemy się karmić. Oczywiście ja mam tutaj cudownie deskę do prasowania, tam mam całe prasowanie, ale ja tego wam nie pokażę, ponieważ mój mąż powiedział, że jeszcze raz mu nagram prasowanie, to on zwariuje z tymi vlogami. Aktualnie Krzyś poszedł malować nóżki do tej sofy, ponieważ my jesteśmy wygodni i raz, że będzie nam wygodniej wstawać się z sofy, gdy będzie trochę wyższa, a druga sprawa, że robot będzie pod nią wjeżdżał i posprząta wszystkie włosy, ality, daleni, kurz i wszystko, wszystko. Wtedy mam wrażenie, że jest po prostu zdecydowanie czyściej i przyjemniej w domu. I to samo chcemy zrobić w przypadku naszej sypialni. Także Krzyś maluje nóżki na dwa różne kolory, żebym oczywiście była zadowolona i się mogła zdecydować, który będzie spoko. Żebym potem nie zrobiła kuku na zasadzie takiej, że mi się coś nie podoba. Więc będziemy zaraz przymierzać. Że muszę powkładać kable z Dynksa, który kupiliśmy, żeby zakamuflować wszystko, co by się robot nie wkręcał w kable w biurze. No, mały się uspokoił, więc mama może sobie jeszcze spokojnie poprasować trochę. Tak? Wystarczy po brzuszku miziać i już jest wspaniale, fantastycznie. Też bym się uspokajała, jakby mnie ktoś po brzuszku miział, tylko nikt mi nie chce miziać. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Włosy mi wyschnęły, wyschły, wysuszyły się. Naturalnie. Muszę je trochę, wiecie, ogarnąć. Odmalowałam się i dzisiaj się, powiem wam, czuję taka lekka. Brzuch mi schodzi, mocno mi brzuch schodzi. O, słychać Krzysia tam na górze. Zdecydowanie nawet dzisiaj była moja mama i sama zauważyła, że mam zdecydowanie mniejszy brzuszek, także wszystko wraca do normy, wszystko się zmniejsza. Idziemy się karmić, wrócę do was za chwilę. Krzyś idzie, masz? No, chcę ci pokazać kolory, żebyś wybrała sobie kolor. Nóżkę zrobiłem taką, w takim kształcie. Potrzebowałem do tego trzy takie bloczki, które ze sobą po prostu skleiłem i później sobie wszystko podocinałem. Nie mogłem znaleźć w sklepie nigdzie aż tak wysokiego drzewa na 12 cm. I teraz mamy trzy kolory do wyboru. Tutaj Marta sobie musi wybrać, który kolor na te nóżki będzie jej najbardziej odpowiadał. I ja je od razu pomaluję. Ten żółty taki? Okej, okay, więc idę je wszystkie pomalować sobie. Wracam do was, ogarnęliśmy małego, został czkawki. Jak wygląda się po porodzie, bo bardzo często o to pytacie, jak to wygląda w moim przypadku. Powiem wam, że jeszcze się nie ważyłam i będę się ważyła teraz. Z czystej ciekawości z wami. Właściwie chodźmy to zrobić. Pokażę wam za chwilę, jak wygląda brzuch. Natomiast sama jestem ciekawa, jak waga wygląda przed ciążą. Ważyłam 69 kg. Na końcu ciąży ważyłam 84. Czyli mamy równe 15 kilo, żeby była prawie równo. Teraz mamy 77,7. O, jaka szczęśliwa liczba! Nieźle. Nieźle jajca. No to po prostu 3 siódemki ewidentnie skończy się dobrze, jeżeli chodzi o moją dietę i powrót do formy. 84 kilo, 4, 3, 7, 2 tygodnie po porodzie, 6-7 kilo spadło. Myślałam, że spadnie więcej. Nie powiem wam, że nie. Ale nie jest źle, nie jest źle. Dobra, mniej słodkiego wpieprzać. Chodźcie dziewczyny. Natomiast idziemy się zobaczyć do lustra. Aktualnie wygląda to w ten sposób. Czarny wyszczupla. Może jak już dojdę z powrotem do wagi, którą chcę mieć, no to wtedy pokażę wam wszystkie zdjęcia, co i jak. Natomiast uważam, że nie ma źle. Wyglądam jak na początku ciąży. O, może dalej mnie będą w Lidlu puszczać. Lalala, nigdy mnie nie puszczają. Znaczy parę razy mnie puścili w Lidlu. Teraz ja też was uczulam, że jak tylko zobaczycie kobietę w ciąży, jak ja zobaczę kobietę w ciąży, no wiadomo, jak też kobietę z małym dzieckiem, bo to też jest ta sama sytuacja, to puszczajcie. Po prostu puszczajcie, żeby mogła szybciej z tego sklepu wyjść. Bo jak po sklepie można chodzić, tak. W kolejce stoi się niekoniecznie fajnie. Ja zobaczę, co tam Krzysiu robi. Jak tam, Misiu? Ja dopiero teraz zobaczyłam, jak to skończyłeś. Jeszcze nie skończyłam, jeszcze w środku. No ale jest mega. I jak tam nóżki? Bardzo dobrze. To ładne. Przykód słowiański. Przykód słowiański? Okej. Okay. Januszowe klapki. W słowiańskim przykucu. Idziemy dalej. Nie widzę oddalać tutaj. Tak jest slow motion z oddalaniem w tej kamerze. Jak wszystko działa tak sprytnie i fajnie, to tak oddalanie i przybliżanie, to po prostu jakbyście chcieli tą kamerą gdzieś przybliżyć, bo jest jakiś cudowny ptak, który jest rzadko spotykany, to po prostu on założy rodzinę, urodzi dzieci, wysiedzi te dzieci się wyklują, zaczną latać, a wy jeszcze będziecie przybliżać tą kamerą. Starość by mnie dostała prędzej. Wyprasowałam wszystko. No i patrzcie, nie wziąłam butów z głowy. Zaś muszę iść na górę.
Ale to dobrze. Wiecie, to tak teraz jest, że gdzie się nie pojawię, tam jest ultra szybkie sprzątanko. Mam wrażenie, że w ogóle strasznie się stresowałam, żeby będziemy mieć wieczny syf, nie? Bo właśnie nie będę z niczym wyrabiać, jeżeli chodzi o sprzątanie. Jak na razie odpukać radzimy sobie całkiem nieźle. Grunt to wszędzie mi takie koszyczki, które robią względny porządek. Dzisiaj chciałam wejść na stronę Jyska i może zamówić jeszcze jakieś koszyki. A ja nie wiem, pojechała sobie, wyciągnęła męża, Mikołaja i tak dalej. Dziewczęta, ale no to tak czasami ciężko z maluchem. Może on nie ogarnąć mojej chęci pojechania na zakupy i niekoniecznie musi mieć tą chęć taką samą jak ja. Więc chyba pozostają mi zakupy online, ale totalnie się tym nie przejmuję. Fajna sprawa, nie? Jak karmię młodego w nocy, to wtedy mam czas, żeby na przykład pooglądać sobie wszystkie sklepy, zrobić zamówienie fajne dla mnie. Po prostu wykorzystuję każdą wolną chwilę jak mogę najlepiej. Czy wolną, nie wolną, no bo karmienie to nie taka wolna chwila. Pewnie część mnie zjedzie za to, że wkładam butelki do zmywarki, ale oglądałam tam filmik babeczki, która sterylizowała te wszystkie rzeczy i ona najpierw wkładała normalnie do zmywary, bo powiem wam tak, zmywarka będzie o wiele lepszym rozwiązaniem niż to. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, zobaczcie, tu jest mnóstwo wody. Wiecie, jak wyglądają gąbki w zlewie, no nie? Po jakim czasie one są takie już do dupy. To mam takie coś i tutaj wkładam gąbkę i ona jest wiecznie sucha. Natomiast ja uważam, że to jest totalnie niehigieniczne. Jak tak kupiłam, no nie? No bo dynk do mycia butelek, chcemy się spoko. Miałam jeszcze zakupić w ogóle taki płyn do mycia butelek, bo on tam niby dla dzieci, coś tam. Moja mama tego nigdy nie robiła. Ani z nami, z moją siostrą, ani z moim bratem, jak już takie rzeczy były. Nikt tego nie robił, wszyscy żyjemy. Teraz są zmywarki, więc ja sobie umyję butle w zmywarce wszystkie razem z laktatorem, z tymi wszystkimi rzeczami. Potem je wysterylizuję, żeby tam ewentualnie nic nie było i uważam, że to będzie zdecydowanie lepsze niż mycie tą gąbką, bo mam wrażenie, że tam po prostu gromadzi się taka masa bakterii w tej mokrej gąbce tutaj, że szok. I nie ufam temu. Zupełnie temu nie ufam. Tak jak mówię, kupiłam. Po przemyśleniu uważam, że nie ufam. Dobrze. Pojawi się w najbliższym czasie film odnośnie walizki do porodu, bo bardzo wiele z was pyta o walizkę do porodu, czy się wszystko przydało, czy czegoś zapomniałam, czy czegoś bym teraz nie wzięła i zrobimy sobie taki film, zobaczymy co ja tam spakowałam dokładnie i powiem wam, co się ultra fajnie przydało, a co tak niekoniecznie. Tutaj do tego wrócimy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, jeżeli wszystko się uda, a uda się. Ja teraz, wiecie, jestem tak sfokusowana na działanie, że ja taki wpadłam w taki zadaniowy tryb, że szok. Jeszcze mam dzisiaj kilka zadań. Pierwsze z nich, biorę sobie te pojemniki na kable i idę schować kable, żeby jutro robot już mógł sobie jeździć. Bo już mi to tak dokurza, że te kable mi się wiecznie walają pod biurkiem, że postanowiłam, że najwyższy czas coś z tym zrobić. Okej, okay. Dobra, pokażę wam jak to wygląda, chociaż jest tutaj dość ciemno, ale widać, dobra ta kamera jest. Zobaczcie jaki heavy metal z przedłużaczami. I teraz te wszystkie przedłużacze schowamy do tego. I teraz robimy ultra szybkie przed. Pyku, 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 pyk. I teraz zrobimy po. Sorry, tam z tyłu mam poduszki, ze względu na to, że jeszcze jak pracowałam w ciąży i miałam takie spuchnięte nogi, to zawsze sobie wykładałam na te poduchy i tam mam taką podpórkę, co mój mąż mi zrobił. Więc wkładamy sobie te wszystkie kable tutaj. Trochę widać, trochę nie widać, trochę widać. Ja wiedziałam, że jedno takie mi nie starczy, więc na drugi przedłużacz przygotowałam sobie drugie takie pudło. Dobra, i pokazuję wam jak to wygląda po. No jak dla mnie porządek, rewelacja. I jeszcze bym wsadziła tutaj trzeci i miałabym wszystko zakamuflowane i tych kabli tam nie będzie widać, więc chyba sobie dokupię jeszcze trzeci i będę miała już git, wszystko idealnie wyczyszczone. Dla mnie bomba. Daję wam link w opisie. I to kupowałam na Allegro. 4 dychy. Wiadomik są też ładniejsze, ale stwierdziłam, że to i tak mam pod biurkiem, więc wzięłam te najprostsze. Czarne, żeby nie było ich praktycznie widać. I dobrze, że wzięłam czarne, nie białe. A 4 dyszki jak za takie, wiecie, bezpieczeństwo i taki ogar, jak tutaj widzę, to aż się normalnie, aż ja się po prostu cieszę, co tu się wydarzyło. No, jestem z siebie dumna. Świetnie to. O, tutaj to bardzo jeden kabel pociągnęłam. Musieliśmy zje. O, już naprawiłam sytuację. Nice. Taka głupota, a tak babę cieszy. Szok i niedowierzanie. Sweet day,